Na początek tygodnia dr Stanisław Tyszka, poseł Konfederacji, były wicemarszałek Sejmu. Umówiliśmy się, że będzie panie marszałku. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dożywotnio się panu należy. A co? Wicemarszałek Sejmu w poprzedniej i w tej, nie, w poprzedniej kadencji. W tej miał pan być, ale PSL nie dotrzymało umów. No dobrze. Ale nie, w tej miałem być dwukrotnie, bo raz PSL nie dotrzymał umowy, a dwa PiS chciało mnie kupić w ten sposób. Obiecywali, że jak przejdę do nich, będę głosował za tymi wszystkimi podwyżkami podatków i tymi szkodliwymi dla Polski projektami, to wtedy zdadzą mi z powrotem wicemarszałka. A pan się nie ujął? No nie, jakoś nie skusiło mnie to. A dlaczego? Dlatego, że myślę, że warto być wierny poglądom własnym i temu mandatowi, który dostałem od obywateli. Znaczy nie mogę z list PSL. Za stanowiska głosować nagle za wyższymi i bardziej skomplikowanymi podatkami. No dobrze, ale dostał pan mandat z list PSL-u. No to koalicji to Polski, była lista koalicyjna, w sensie Kukiza z PSL-em, to prawda. A teraz jest pan w Konfederacji. Bardzo się z tego cieszę i w nowej nadziei Sławomira Mentzena. A właśnie, Sławomir Mentzen. No dobrze, to tak udało nam się przejść do pierwszego tematu. Roman Giertych kłóci się ze Sławomirem Mentzenem, sugerując, że prezes pana partii jest szantażowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Jest szantażowany? Nie, no to są jakieś bzdury. No, ja myślę, że nie ma bardziej żałosnej historii w polskiej polityce niż historia Romana Giertycha. To jest człowiek, który kiedyś w coś wierzył, a później został brutalnie złamany przez Jarosława Kaczyńskiego i przez Donalda Tuska. No i to jest taki w tym momencie człowiek płaszczący się bez poglądów, bez godności. Taki typowy hejter. No myślę, naprawdę mi go żal. Ale jest tak, że brat Sławomira Mentzena ma zarzuty prokuratorskie za kierowanie grupą przestępczą. No i Roman Giertych tu widzi możliwość nacisku. A to Sławek, pan doktor Mentzen ujawnił to już parę miesięcy temu specjalnie. To jest sprawa skandaliczna, w sensie taka, że ciągnie się i ciągnie latami. I właśnie po to, żeby nie być szantażowany przez na przykład PiS, pan prezes Mentzen to ujawnił. Ale wszystko, był taki szantaż? Opisał. Nie, na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek. A czy to nie ujawnił. Było, nie, znaczy sprawy są tyle skandaliczne, że po prostu jak wiele tego typu spraw się ciągnie, bo organy państwa u nas często po prostu nie działają właściwie. Natomiast, żeby była jasność, to jest wszystko bardzo szczegółowo opisane na blogu Sławomira Mentzena. Czyli ale takie albo ze strony Solidarnej Polski, Zbigniewa Ziobro, to już Suwerennej Polski, nie było takich aluzji, że jak Sławomir Mentzen będzie bliżej PiSu, to na przykład zarzuty będą zdjęte. Nie, nie. Nic takiego nie słyszałem. Albo jeżeli będzie przeciwko, to będą rozszerzone o samego Sławomira Mentzena. Ale a propos właśnie prokuratura generalnego, to jeśli można, ja bym, panie redaktorze, chciał zapowiedzieć, że dzisiaj z Robertem Winnickim mamy konferencję przed Trybunałem Konstytucyjnym o godzinie 10 i będziemy składać zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Przez kogo? Przez kogoś związanego z Prawem i Sprawiedliwością. Nie wiemy kogo, mam nadzieję, że się dowiemy. Wszystko jest oparte o tym, co napisał jeden z sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybrany przez PiS oczywiście, pan Mariusz Muszyński. Pan sędzia napisał, że są przedziwne apele do sędziów Trybunału, żeby zaakceptowali jak najszybciej niekonstytucyjną w sposób oczywisty ustawę o Sądzie Najwyższym, która ma otworzyć drogę Mateuszowi Morawieckiemu do KPO. No, ale tak. I teraz problem jest taki, że z tego, co napisał sędzia Muszyński, wynika podejrzenie, że to może być albo przestępstwo łapownictwa, artykuł 229 Kodeksu Karnego, albo przestępstwo z artykułu 224 Kodeksu Karnego, czyli wywieranie wpływu przemocą lub groźbą bezprawną na czynności urzędu lub funkcjonariusza publicznego. Pan sędzia wprost napisał, że tam przychodzili emisariusze PiSu i mówili na przykład tak: w sumie to możecie nie chodzić na te sprawy, ale przyjdźcie na tę jedną sprawę. Załatwi się wyrok, dostaniemy KPO, a po wyborach ustawę się uchyli. To, żeby... Tak miał brzmieć nieformalny apel do członków Trybunału Konstytucyjnego. Ten cytat w mediach robi karierę. 28 kwietnia to jest data wpisu na blogu pana sędziego Muszyńskiego. O tyle tam jest kłopot, że on jest nie do końca cytowany, bo sędzia cytuje kogoś, kto mu to powiedział. Tak. To nie jest tak, że do niego przyszedł, tylko do jego znajomego przyszedł. Ktoś mu powiedział, łańcuszek jest to nieco dłuższy. No więc my
składamy, złożymy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez tych emisariuszy PiS-u. Mam nadzieję, że się dowiemy. Mam nadzieję, że prokuratura tutaj nie będzie się kierowała sympatiami politycznymi, tylko sprawdzi to i jeżeli zostało popełnione przestępstwo, to ktoś z tych emisariuszy PiS-u pójdzie siedzieć. 224 to są do 3 lat więzienia, 229 do 8 lat więzienia. To skoro przy Trybunale jesteśmy, ma być ustawa, ma być już procedowana w maju na Sejmie. Jaka będzie wasza decyzja o obniżeniu składu pełnego Trybunału z 11 do 9 sędziów? Nie, no, projekt Prawa i Sprawiedliwości. Nie nazywajmy tego ustawą, to jest ustawka. To jest, no, ustawa złożona przez posłów. To jest triumf woli politycznej nad prawem. No to oczywiście, że będziemy przeciw. No, panie redaktorze. Panie redaktorze, usprawnić działanie Trybunału. Sami mówicie, Trybunał działa zbyt wolno, to pomóżmy, żeby działał szybciej. Tak naprawiają wymiar sprawiedliwości od 8 lat, że pozbawili Polaków sądownictwa konstytucyjnego. Sąd konstytucyjny w tym momencie nie działa, dlatego że oni jedną sitwę zamienili na drugą sitwę, a ta sitwa się ze sobą pokłóciła. Tam w tym momencie są dwa gangi sędziów, które się ze sobą kłócą, prawda? I sąd w ogóle nie działa. Ale to jest poważna sprawa, dlatego że w demokratycznym państwie obywatel, którego prawa lub wolności są naruszane, a mieliśmy tego mnóstwo w ostatnich latach, na przykład w czasie pandemii, prawda? Ludzie byli zamykani w domach, zamykane były biznesy i tak dalej. Mają prawo do skargi konstytucyjnej. To jest jedno z podstawowych praw obywatela. I w tym momencie PiS, poprzez to, co zrobił, pozbawił ludzi możliwości poskarżenia się do sądu konstytucyjnego, czy to na orzeczenie sądu, czy na decyzję administracyjną. A to jest ciekawe. Platforma mówi, że jest w stanie, Donald Tusk mówi, że jest w stanie to naprawić w ciągu kilkudziesięciu godzin, 48. No, panie redaktorze, ale ja mam niestety dobrą pamięć. To znaczy, pamiętam, kto zaczął demolkę Trybunału Konstytucyjnego i to była Platforma. Ja 8 lat temu występowałem z mównicy sejmowej i mówiłem, że potępiałem to, że Platforma wybrała bezprawnie dwóch sędziów i mówiłem PiS-owi, nie idźcie tą drogą. To znaczy, dbajcie o instytucje, a nie niszczcie ich, nie zawłaszczajcie ich. PiS jakąkolwiek instytucję, której się dotknie, niszczy. To są ludzie, którzy po prostu nie potrafią budować sprawy. Państwa. Co zrobić z Trybunałem? Jaki pomysł ma Konfederacja na Trybunał Konstytucyjny? W tym momencie, ja już te parę lat temu, jak się zaczęły te awantury między PiS-em i Platformą o Trybunał, to mówiłem, że należałoby pójść może w kierunku wyboru sędziów większością kwalifikowaną, 2/3, tak jak na przykład jest w Niemczech i w innych to państwach. To nigdy byśmy sędziego nie wybrali. Są mechanizmy też... Jezu, ale dlaczego byśmy nigdy nie wybrali? Czy my jesteśmy głupsi od Niemców? Przepraszam. Ja uważam, że nie jesteśmy. Tak? W związku z tym jakby dążmy do takiej kultury politycznej, w której rzeczywiście będziemy wybierali godnych tego urzędu sędziów, czyli autorytety gdzieś tam ponadpartyjne. A jak to wpłynie na aktualny klincz w Trybunale Konstytucyjnym, wybór sędziów? Znaczy, ja uważam, że opcję zero trzeba przeprowadzić, że to jest jedna z możliwości, czyli wybór od nowa wszystkich większością kwalifikowaną. Czyli jeżeli Konfederacja... Potrzebna by była bardzo szeroka zgoda polityczna. Ja się zgadzam z panem redaktorem, że to jest mało prawdopodobne niestety, ze względu na charakter tego naszego konfliktu politycznego okropny. Ale druga opcja jest taka... Opcja Platformy, opcja zero, czyli wszystkich usuwamy, wy byście razem z Platformą taką opcję przeprowadzili. Nie, oni chcieliby wybrać swoich, prawda? Znaczy PiS chce mieć swoich rozgrzanych, posłusznych sędziów, a Platforma chce mieć swoich. A wybierzecie jakich sędziów? Jeszcze wracając do tej ustawy, która w tym momencie wpłynęła. Oni chcą zmniejszyć z 11 do 9, tak, prawda? Jest. Dlatego, że to są ich rozgrzani, gotowi, posłuszni sędziowi na telefon, tak? No, i chcą uchwalić ustawę, zaakceptować ustawę niezgodną z konstytucją w sposób oczywisty. Prezydent Duda, bardzo na tym ubolewam, nie miał odwagi zawetować tej ustawy. Ta ustawa po prostu jest niezgodna z konstytucją. O Sądzie Najwyższym, żeby była jasność, nie OTK, tylko o Sądzie Najwyższym. Bo ta OTK przywraca to, co było przez lata, czyli 9 osób, to tak, PiS podwyższy. Druga opcja, wracając do pana pytania, jest taka, żeby w ogóle zlikwidować Trybunał Konstytucyjny i przenieść sądownictwo konstytucyjne do Sądu Najwyższego. To tak jak chce Hołownia. Kropka w kropkę. Hołownia to sam nie wie, czego chce. On napisał wyraźnie, że chce zlikwidować Trybunał Konstytucyjny i dać... Ja uważam, że Hołownia nie ma żadnych poglądów. To jest dlaczego człowiek... ma napisany program? Wy takiego nie macie. Jaki, on ma na stronie... prawny ma. I w tym programie prawnym stoi właśnie, żeby zlikwidować... Pamięta pan, jak on mówił, że jest za natychmiastową likwidacją gotówki i przejście do pieniądza cyfrowego? Jak przejęzyczył się? Powiedział to wprost, bardzo wyraźnie w jednej ze stacji radiowych. Później dostał ochrzan i się zaczął wycofywać rakiem po paru dniach. Czyli opcja zerowa w TK, waszym zdaniem. Wszystkich wyrzucamy.
Panie redaktorze, no to trzeba zrobić w sposób zgodny z prawem. No dopóki nie będzie konsensusu politycznego, tak, w większości odpowiedniej, żeby to zrobić, no to się nie da. No. PiS chce mieć swoich sędziów, Platforma chce mieć swoich sędziów. A Konfederacja chciałaby sędziów, którzy służą obywatelom, którzy interpretują konstytucję zgodnie z interesem. I nie byliby to sędziowie, którzy mieliby podobne poglądy do was. Wybralibyście tych o lewicowych poglądach na przykład. Chcielibyśmy, żeby tam były autorytety prawne. No. Autorytety prawnicze. No dobrze, skoro przy autorytetach jesteśmy, Grzegorz Braun jest dla pana posła autorytetem? Grzegorz Braun jest moim kolegą z koła poselskiego, który robi świetną robotę w niektórych aspektach funkcjonowania państwa. No na przykład jako jeden z nielicznych głośno protestował przeciwko wszystkim tym absurdom pandemicznym. Czy pan pamięta, że niedawno jeszcze PiS zamykał lasy? Nie chciał wpuszczać ludzi do lasów. Z poważniejszych spraw pozamykał nam dzieci na miesiące w domach. Dzieci mają bardzo poważne w tym momencie problemy z nauką, problemy psychiczne, przez to, że PiS razem z Platformą, która tutaj popierała politykę pisowską, pozamykali dzieci w domach. Nie puszczali ich do szkół. Kazali im ślęczeć przed komputerami, prawda, i uczyć się zdalnie. No, przecież to było skandaliczne, tak? No, pozamykali biznesy, pamięta pan, i później zaczęli drukować miliardy, setki miliardów złotych. Czego efektem jest w tym momencie inflacja. Co to jest inflacja? Inflacja to jest powszechne zubożenie Polaków. Tylko pytanie, jeżeli mamy inflację kilkunastoprocentową, to znaczy, że jeżeli ktoś nie miał podwyżki w ciągu ostatniego roku własnej pensji, to stracił dwie pensje miesięczne. Tak? To jest efekt rządów Prawa i Sprawiedliwości. Inflacja jest nieślubnym dzieckiem trzech panów, Kaczyńskiego, Glapińskiego i Morawieckiego, a akuszerem był Donald Tusk, bo Donald Tusk popierał wszystkie lockdowny i popierał druk pustego pieniądza. A gdzieś nie było lockdownu? I dlatego chcemy odsunąć popis od władzy, chcemy wysłać Kaczyńskiego i Tuska na emeryturę zasłużoną bądź nie. To są emeryci, oni zresztą pobierają już emerytury. Niech przestaną w tym momencie psuć nam państwo. No, pozostając jest tak, że nie pamiętam państwa, gdzie ich by nie było w Zachodzie. No, w Rosji zdaje się nie było lockdownu, ale nie wiem, czy to jest najlepszy aspekt. A w polityce zagranicznej... Panie redaktorze, w wielu państwach to zostało rozwiązane dużo lepiej. Proszę zauważyć, że my mamy... Lockdown w szkołach był większości dłuższy niż w Polsce. Państw zostało we Włoszech tak samo. Ale powiedzmy na przykład o inflacji. Dlaczego w Polsce jest inflacja dwa razy albo trzy razy wyższa niż w państwach zachodnich? Dlatego, że to są błędy polityki fiskalnej i monetarnej Glapińskiego i Morawieckiego. A czemu na Litwie jest wyższa niż w Polsce? No bo może tam popełnili jeszcze większe błędy. A czemu w Czechach jest wyższa niż w Polsce w ostatnich miesiącach? Ale mnie interesuje dlaczego w tym momencie... Dlaczego na Węgrzech jest dwukrotnie wyższa niż w Polsce? A dlaczego w Niemczech, we Francji, w Anglii, w Szwecji jest dwa, trzy razy niższa? Dlatego, że tam prowadzili po prostu bardziej roztropną politykę. Nie rozrzucali pieniędzy pustych z helikoptera. Dlatego... Nie drukowali tych pieniędzy, tak jak to robił Glapiński. Przecież on tam musiał na trzy zmiany drukować te pieniądze. Z reguły staram się nie polemizować, ale to nie jest prawda. Wszyscy się zadłużyli, wszyscy wydrukowali masę pieniędzy. Niemcy właśnie wrzucają w ramach pomocy dla swojego przemysłu. Czy chodzi pan czasami do sklepu? Widzi pan, co się dzieje, jakie są ceny gigantyczne w tym momencie w sklepach? Uderza najbardziej w najbiedniejszych. PiS w tym momencie dobija najbiedniejszych Polaków podatkiem inflacyjnym. Codziennie nawet wiem, ile chleb kosztuje i wiem, że nie kosztuje 30 zł, jak niektórzy prognozowali, tylko kosztuje 4,60. No, doskonale jest tak. I to w nie najtańszej piekarni. Stanisław Tyszka naszym gościem. A może jest tak, bo wszyscy mówią, trzeba wejść do stref euro, bo tam, gdzie jest euro, w Niemczech, Francji, Włoszech jest niższa inflacja. Nie, no ja jestem przeciwnikiem przyjęcia euro, bo wtedy tracimy kontrolę nad naszą polityką monetarną. To znaczy polityką, która w tym momencie jest bardzo źle prowadzona. Natomiast jak pan Glapiński przestanie być prezesem, to mam nadzieję, że zacznie być prowadzona lepiej. To znaczy jak? Tam zostały popełnione bardzo poważne błędy, jeżeli chodzi o stopy procentowe. One powinny być podwyższane parę lat temu już. My weszliśmy w okres pandemii i późniejszego kryzysu już z dużo wyższą inflacją niż państwa zachodnich. Tak? W związku z tym to są poważne problemy. Ryszard Petru mówi stopy wyższe niż inflacja. Znaczy teraz powinny być stopy około 15%. Dwa razy wyższe. Stopy powinny być wyższe, natomiast... No, a co z kredytobiorcami? No więc właśnie tego się PiS boi, dlatego że u nas jest bardzo dużo kredytobiorców, których by to drogo kosztowało. Wy byście podnieśli cenę kredytu, cenę pieniądza? My byśmy podnosili wcześniej znacznie. A teraz? Żeby nie doszło do tego typu a inflacji. Teraz? To niech wszyscy, że mają zresztą kredyt, byli członkowie Rady Polityki Pieniężnej, którzy sygnalizowali to parę lat temu. Byli, że trzeba... Eugeniusz Gattner, choć
chociażby dzisiaj będzie gościem Radia Wnet. Na przykład dr Zubelewicz. Też. Dobrze, ale co teraz zrobić? Niech teraz słuchają ci, którzy mają kredyty, teraz uważnie, jak Konfederacja dojdzie do władzy. Ja nie wiem, no teraz... teraz jest... Podnieść czy zostawić stopy? Panie redaktorze, to jest pytanie nie do mnie, tylko do tego, który naważył tego piwa, do Kaczyńskiego, Glapińskiego no, wy chcecie i Morawieckiego. Je rozwiązać. No, chcecie ten... No to jak nas ludzie wybiorą, to wtedy będziemy uproszczali, obniżali podatki i cieli niepotrzebne wydatki. Ale no. To mają nie będziemy was rozrzucali... wybierać, jeżeli chodzi o stopy procentowe? Przecież, ale to nie my będziemy ustalali stopy procentowe, pan dobrze wie, bo nie mamy wyborów do Rady Polityki Pieniężnej na prezesa NBP w tej chwili. No. Donald jak Tusk będą mówi, takie że wybory, wyprowadzi prezes NBP. To jak... jest słuszne z prawem, czy nie? Czy jak będziecie rządzić, to pan Glapiński swoją kadencję dokończy, czy nie dokończy? W ogóle PO-PiS ma taki stosunek do prawa dosyć lekki. No. My jesteśmy legalistami. No. Uważamy, że prawa jakie jest, takie jest, ale należy przestrzegać w odróżnieniu od PiS-u. No. Czyli jak rozumiem, prezes Banku Centralnego by no, trzeba poczekać niestety do końca kadencji. No. Tak samo jak Rada Polityki Pieniężnej. No, czy, tak. No. Czyli stopy by się nie zmieniły. Do pana Brauna, żebym oni, no dobra. Wrócił. Wróćmy do pana Brauna, bo była wycieczka młodzieży z AfD. Wiele osób się oburzyło, a pan pochwalił. Warto mieć kontakty z Alternatywą dla Niemiec? Znaczy ja pochwaliłem to, że pan poseł Braun, opublikowałem takie dwa zdjęcia na moim profilu na Twitterze, pokazał młodym gościom z Niemiec dwa miejsca. Jedno tablicę w Sejmie upamiętniającą pomordowanych przez Niemców, między innymi parlamentarzystów II Rzeczypospolitej, a drugie pod pomnikiem AK, gdzie oddawali hołd polskim bohaterom. I napisał pan, że zrobił teraz... więcej niż polski rząd w sprawie... No tak, no bo ostatnio była bulwersująca bardzo sprawa, dla mnie też osobiście, polska delegacja ze Szczecina nie została wpuszczona do obozu byłego kobiecego w Niemczech, w Ravensbrück i nie było żadnej reakcji polskiego rządu. Znaczy ja uważam, że powinien natychmiast zostać wezwany na dywanik ambasador niemiecki. No. A dla mnie osobiście sprawa jest bulwersująca, dlatego że siostra mojej prababci została zamordowana przez Niemców. No, i była między innymi w tym obozie. I uważam, że w tym momencie no, Niemcy nie wpuszczający polskiej delegacji, która chciała po prostu oddać hołd. No, to AfD by wpuściła? Bo jak się słucha liderów AfD, to oni raczej mają taki stosunek do III Rzeszy mniej krytyczny niż ich koledzy z Hadecji. Ja nie bardzo znam i słucham liderów AfD. Ja pamiętam początki AfD. O, to zupełnie inna partia wówczas była. To była partia, która się sprzeciwiała wspólnej walucie euro i bardzo mi się podobały wtedy ich poglądy. Rzeczywiście później, zdaje się, dryfowali w nieciekawych prorosyjskich niektórzy przynajmniej politycy. To warto mieć z nią kontakty, czy nie? No pan kiedyś miał kontakty z ruchem pięciu gwiazd włoskich. Zupełnie inna no dobra, partia, inne miejsce sceny politycznej. Czy Niemcy są państwem demokratycznym, tak? No, wydaje się, że są. Czy to jest partia legalnie działająca tam? Legalnie, znaczy, że z każdą no to, legalną partią trzeba mieć kontakty. Znaczy, uważam, że warto Syrizą również. Warto podtrzymywać kontakty międzynarodowe, myślę. No, ale z każdym, także wiedzieć, z tym, który mówi, że Ribbentrop-Mołotow nie był złym ale paktem, bo to powiedział lider AfD obecny. To była jakaś młodzieżówka. Panie redaktorze, ja nie znam szczegółów sprawy, więc podoba mi się, że nie zna pan szczegółów sprawy, ale chwali pan pana posła Brauna. No, że uczy młodych Niemców o winach ich ojców i dziadków. I co z tego wyniknie? Będzie jakaś deklaracja? I robi to bardziej skutecznie niż PiS, no, który nie potrafi tej polityki historycznej wystarczająco skutecznie. A w czym nie potrafi? No, wicepremier no, powiedziałem Wiński panu przed chwilą, dopiero skandal co... w Niemczech i nie wezwali ambasadora nawet. Dopiero bali, co chyba, no. Wszystkie liberalne media grzmiały z Wyborczą na czele, jak śmiał wicepremier Gliński wręczyć raport o statach wojennych prezydentowi Niemiec. Przy okazji to jest nieskuteczna polityka na potrzeby wewnętrzne. A co to jest zabrać wycieczkę w bardzo skrajnych prawicowych młodzieży i pokazać im pomnik. No, to jest skuteczna dyplomacja? Jaki jest tego efekt? No, ale my jesteśmy w opozycji, nie wiem, czy pan zauważył. No, wiem, ale się chwali, że to jest wielce... Czyli nie mamy do dyspozycji miliardów pieniędzy wyciąganych przez PiS z kieszeni dzięki tej i wykorzystywanych na prowadzenie kampanii. Pana posła Brauna zmieni się polityka AfD wobec III Rzeszy, wobec Polski, wobec współpracy z Rosją? No na pewno to nie zaszkodzi, no. A wręczenie raportu zaszkodziło, czy nie? No nie wiem. Nie, a reparacje? Nie. Warto nie walczyć, czy nie warto? Warto, ale skutecznie. A PiS jest znany ze swojej nieskuteczności. Jest znany ze swojej nieskuteczności? PiS jest znany z tego, że to jak... wpuścił
że lobbował w Brukseli za tym, żeby otworzyć granice na towary ukraińskie. A to wtedy zaczniemy. To jest bardzo poważna afera, panie redaktorze. Pan marszałek ucieka z tematu reparacji, chciałbym go dokończyć. No pięknie by było, no to w tym momencie ale jak to zrobić? Rozliczymy PiS z tego na jesieni, czy załatwił reparacje, czy nie, dobrze? Chociaż... I spotkajmy się wtedy i pogadajmy. Na pana marszałka zobaczymy, jak skuteczny, jak skuteczny jest pan premier Gliński. No. Wybitna postać, która się specjalizuje w zakładaniu nowych instytutów dla kolegów i koleżanek. Chociaż mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, na lata praca, na dziesięciolecia. Dobra, no to powodzenia. A wy im pomożecie, czy nie? Jeżeli będziemy mieli szansę w tym aspekcie, no to jasne, że tak. No dobrze, do zboża czeka nas za chwilę posiedzenie Sejmu. Już jutro ustawy zbożowe. Będziecie za, czy przeciw? Zacznijmy od tego, panie redaktorze. Warto to wyjaśnić naszym słuchaczom, na czym polega gigantyczna afera rolna, afera zbożowa wywołana przez Prawo i Sprawiedliwość. 30 maja ubiegłego roku zostało przyjęte rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady otwierające granice Unii Europejskiej, czyli granicę polsko-ukraińską, na napływ towarów z Ukrainy. Wszelakich. Mamy problem nie tylko ze zbożami, mamy problem z zdrowiem, z jajami, z owocami miękkimi, malinami zaraz i tak dalej, jagodowymi różnymi. To są te zasadnicze problemy. PiS poświęcił interes Polski, polskich konsumentów, polskich rolników w interesie ukraińskim. Zrobił coś nieakceptowalnego. Konsumenta. Postawił interes ukraiński przed interesem polskim. My jesteśmy jako Konfederacja za pomaganiem Ukrainie, ale nie możemy nigdy, ani na chwilę zapominać, kogo my reprezentujemy. Reprezentujemy Polaków i interes polskich przedsiębiorców, rolników i konsumentów. Oni wpuścili zboże gorszej jakości, produkty gorszej jakości, które nie muszą spełniać też wyśrubowanych wszystkich norm unijnych. To tak? Chyba dobre zboże, skoro to jest nieuczciwa konkurencja, tak? I to jest w tym momencie sytuacja, która może doprowadzić do systemowego zagrożenia sektora rolnego w Polsce. I oczywiście nie zapominajmy o tym, że my nie wiemy, co jemy w tej chwili, tak? Przez PiS, przez Kaczyńskiego, który kłamał, przez Morawieckiego, który kłamał, że będzie zboże i inne towary tylko w tranzycie. Co się wydarzyło później, po tym jak kłamali przez 10 miesięcy, że będzie tylko tranzyt, a zboże zalewało rynek polski? Otóż oni zamknęli granicę na 3 dni. No panie redaktorze, to są niezłe jaja naprawdę. Zamknęli na 3 dni granicę, dostali burę z Brukseli i Bruksela powiedziała w ten sposób. My w tym momencie zabronimy importu 4 produktów. Nie tylko do Polski, ale do tych innych państw, tam pszenicy, tak kukurydzy, zdaje się, że 4, no ale nie kłóćmy się, ten jeden produkt. Inne oczywiście mogą nadal napływać. Ty mówimy o tych owocach miękkich i tak dalej. Panie redaktorze, ja bardzo współczuję Ukrainie i powtarzam, jako cała Konfederacja chcielibyśmy, żeby jak najszybciej wygrali. Natomiast nie możemy pozwolić na to, żeby w tym momencie przestał istnieć polski sektor rolny ze względu na nieuczciwą konkurencję. Tą samą sytuację mamy z przewoźnikami. W tym momencie polscy przewoźnicy, a to jest też bardzo silny nasz sektor, cierpią ze względu na to, że są wypierani przez kierowców ukraińskich, firmy z kapitałem białoruskim i rosyjskim, zakładane w Polsce, prawda? Niekontrolowane jest to przez nasz rząd, przez rząd PiSu. Ukraińcom zniesiono zezwolenia na przejazdy i wypierają polskie firmy. Stąd w tym momencie popierany tylko przez Konfederację, o dziwo, protest przewoźników w Dorohusku. Dlaczego inne partie w Polsce nie występują w tym momencie w obronie polskich interesów? Dlaczego oni w Parlamencie Europejskim w maju ubiegłego roku wszyscy, PiS, PO, PSL, Lewica, Polska 2050 zagłosowali za otwarciem tych granic, za zniesieniem całkowicie ceł, tak? No pewnie dlatego, że chcieli pomóc Ukraińcom. Ja rozumiem. Za naszą wschodnią granicą. Ale przecież my musimy myśleć też o naszym interesie. O interesie polskich rolników, polskich konsumentów. Nie możemy się pozbyć tego sektora, tak? Czyli jak rozumiem, a nad tymi ustawami o funduszu my rolnym... powinniśmy zamknąć granicę w tym momencie, dopóki nie pozbędziemy się tego zboża, które
Kaczyński z Morawieckim wpuścili do Polski. Ale z drugiej strony nie możemy, bo to jest polityka wspólna Unii Europejskiej. Ale na 3 dni się okazało, że mogliśmy zamknąć. No, to my jesteśmy, i wtedy miało być na miesiąc zamknięte. Dlaczego się z tego wycofali? Dlaczego znowu stchórzyli przed burą z Brukseli? No? Dobrze, ale to wtedy trzeba byłoby wyjść z Unii Europejskiej. Znaczy, albo respektujemy, pan jest legalistą, jak rozumiem. No, podpisaliśmy traktaty. Jestem traktaty przekazują... Ale jestem też za pragmatyczną polityką europejską. Dlaczego... Znaczy pragmatyczne jest łamanie traktatów? No bo to jest niezgodne z traktatami. To pan dobre wie. Pytanie, panie redaktorze. Tylko teraz tak, zauważmy, że Niemcy się kończy, czy Francja, czy inne państwa, na przykład przez wiele lat, wielu wymogów, jeżeli chodzi o politykę finansową, dobrze pan o tym wie, jeżeli chodzi o poziom zadłużenia i tak dalej, nie spełniali, tak? W związku z tym na poziomie unijnym to często nie jest kwestia jasnych reguł prawnych, tylko to jest kwestia polityczna po prostu, tak? I ja apeluję do rządu PiS-u, żeby się nie bał bronić interesów Polaków w relacjach z Brukselą. A może warto wyjść z tego traktatu unijnego, który nam zakazuje zamykania granicy? Panie pośle, nie macie odwagi, nie. Może to wy nie jesteście odważni powiedzieć tak. Polexit, bo się boicie tego słowa. Nie. Polacy nie chcą wychodzić z Unii Europejskiej. Dlatego Unia Europejska jako obszar swobodnego przepływu towarów, osób, kapitału była dobrym pomysłem. I żeby jest taki dobrym pomysłem. Obszar mógł jest funkcjonować, dobrym pomysłem nadal. Natomiast, to musi być wspólna polityka handlowa, bo inaczej nie ma on sensu. Natomiast prawda? Nowa zielona religia, która... Ale to jest w tym momencie polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej akceptowana przez rząd PiS, niestety, łącznie z, no dobrze, to, z panem ministrem Ziobro, która przekłada się na to, że oni chcą zakazać Polakom jeżdżenia samochodami spalinowymi już niedługo, stopniowo zniechęcają nas coraz bardziej już w tej chwili. Chcą wprowadzić obowiązkowe remonty klimatyczne. Ludzie będą musieli wymieniać szyby, dachy. Pakiet fitofitach jest jasny, ale mówimy o granicy. I to... Jak zamknąć granicę, kiedy to jest wprost sprzeczne z traktatami? Jak to zrobić? No, klauzula trzeba złamać te wyższej konieczności. No, tam to jest możliwe, jeżeli się powołamy na wyższą konieczność, a mamy w tym momencie wyższą konieczność, dlatego że mamy zalany rynek niższej jakości zboża. Czemu Węgry, czemu Słowacja, czemu Rumunia, czemu Bułgaria na ten aspekt się nie powołują? No chyba węgierski rząd lubicie. Proszę zauważyć, że Polska jest największym rynkiem z tych, o których pan wspomina, prawda? W związku z tym dla naszego rolnictwa, dla naszego sektora rolnego te otwarte granice są największym zagrożeniem, tak? I ja bardzo ubolewam, że nie mamy rządu, który potrafi bronić polskich interesów. Dlatego trzeba głosować na jesieni na Konfederację. To jeszcze jedno pytanie o suwerenną Polskę. Ugrupowanie Zbigniewa Ziobry zmienia nazwy dla was, to jest zagrożenie, czy nie? Jak wy ten ruch odczytujecie z 3 maja? Konwencja i zmiana nazwy. Znaczy coś słyszałem, że zmienili nazwę z Socjalistyczna Polska na Suwerenna Polska. Solidarna Polska. To zdaje się to samo mniej więcej. Solidarna i Socjalistyczna to jest to samo? Oni tam się... W latach 80. to nie było Oni to się samo. W tym momencie naparzają strasznie o miejsca na listach. Jest duży konflikt między prezesem Kaczyńskim a ministrem Ziobro. No to, ja mam nadzieję, że Polacy odsuną ich od władzy na jesieni. Natomiast to jest już w tym momencie takie ugrupowanie w stadium pewnej degeneracji. Czyli nie ma tej szansy na współpracę. W końcu nie. Mają podobne wartości, też są antyunijni czy uniosceptyczni. No jak, no przecież oni, to Ziobro z Morawieckim są razem odpowiedzialni za Fit for 55, za odbieranie Polakom samochodów stopniowe i za te remonty klimatyczne i wszystkie inne bzdury, które będą kosztowały miliardy, ciężkie miliardy złotych. Głosowali przeciwko, zagłosowała PSL, Platforma, Szymonia i Lewica. Ale pan redaktor dobrze wie, czas na decyzję był w grudniu 2020 ale roku. Wtedy nie było tego pakietu. Wtedy Polska mogła zawetować Fit for 55, czyli te bzdury wszystkie klimatyczne. Mogła, Morawiecki, albo i nie mogła. Popierany przez Ziobro, nie zawetował tego. Nie, ale... Ziobro bardzo, ten, ale Zbigniew Ziobro ale mówił, prawdę, żeby zawetować. Mówmy prawdę naszym słuchaczom. Jak najbardziej i widzą, Zbigniew Ziobro mówił wetować. Wyszedł z rządu? Nie wyszedł z rządu. No. A powinien czyli być. Okazał się miękiszonym, tak? To na koniec. A Senat, zapytam. Wszystkie z okręgu wystawicie swoich kandydatów do Senatu, czy nie? Tak, myślę, że tak.
Opozycja się boi, że to odbierze im większość. Ja myślę, że będziemy odbierali głosy i PiS-owi, i Platformie. Że to się już dzieje, stąd te intensywne ataki ze wszystkich stron na nas, które nas bardzo cieszą. Dzięki temu ludzie się dowiadują o programie niskich, prostych podatków, które proponuje Konfederacja, i programie obrony polskich interesów przed szaleństwami unijnymi, czy przed tymi wszystkimi pomysłami na przykład otwierania granic i niszczenia polskiego rolnictwa. To już na koniec pytanie. Jeżeli pakiet Fit for 55 wejdzie w życie, Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej czy zostać? Powinniśmy doprowadzić do zmiany tego pakietu. A jeśli się nie uda? I na tym polegały skuteczne rządy. Za chwilę mamy posiedzenie Rady Europejskiej. Tam jest głosowanie większością głosów. Będziemy przegłosowani. Będziemy my, Włosi, no może tak, być no przeciwko. Reszta krajów będzie taka za. Taka jest skuteczność rządu PiS-u niestety. Dlatego trzeba ten rząd odsunąć. Ale jak to skuteczność rządu PiS-u? No to przecież nie PiS wybiera rządzących w Niemczech, Hiszpanii, Francji. Ja mam nadzieję, że dożyjemy czasów, gdzie Polska będzie wkładać władzę w Berlinie. Nie, że w Polsce będzie rząd Konfederacji. No nie, ale to jest populizm. Wtedy, znaczy, będzie głosowanie w Radzie, panie pośle, no, i pan wie, że większość państw jest za tym rząd. I wtedy pan zobaczy, jak można bronić skutecznie polskich interesów. No to jak ale już na jesieni mam nadzieję, że będziemy mieli bardzo mocny dwucyfrowy wynik i wpływ Konfederacji na polskie sprawy będzie większy. Jako premier na Radę Europejską, co pan zrobi? I będziemy wtedy pilnowali, żeby Mateusz Morawiecki nie zgadzał się na te wszystkie głupoty. No, ale tam po prostu, jest głosowanie większością, panie pośle. Tam nie można nic wytować. Jest większość. Dlatego nie można się kłócić ze wszystkimi, tak jak to robi PiS. On prowadzi wojnę na wszystkich możliwych frontach. Trzeba zacząć budować skutecznie koalicję w Unii Europejskiej. No, przekonywać naszych partnerów, żeby się nie zgadzali na te szaleństwa. To jak pan przekona kanclerza Scholza, żeby się nie zgadzał? Albo prezydenta Macrona, albo premiera socjalistycznego z Hiszpanii. Jak pan ich przekona? Co pan im powie? Są też takie rządy, które można przekonać. Które? No, wspomniał pan o Włochach, tak? No, Włosi będą przeciwko, to za mało. My powinniśmy przede wszystkim dbać o budowanie koalicji w naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, tak? No. Węgry, Orbana, z którymi być może mielibyście lepszy kontakt, będą za tym pakietem. I co? Mam nadzieję, że wiele się zmieni po wyborach za rok do Parlamentu Europejskiego. I to jest jakaś nadzieja. Stanisław Tyszka, poseł Konfederacji, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, miłego dnia. 8:42, 33 już na antenie. Do studia wróciła Jaśmina Nowak.